Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. W styczniu 2016 roku Instytut Żywności i Żywienia opublikował nową piramidę zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Proszę powiedzieć, co to jest piramida zdrowego żywienia i dla kogo jest przeznaczona? Piramida zdrowego żywienia jest to prosty opis w postaci graficznej zasad zdrowego żywienia. Zasad, które pozwalają osobom zdrowym uniknięcie zachorowania na otyłość i wiele innych chorób, takich jak choroba wieńcowa, udary, zawały i otyłość. Obecna wersja piramidy zdrowego żywienia jest już trzecią wersją, która w przeciągu 25 lat powstała. Proszę powiedzieć, dlaczego piramida wymagała zmiany i aktualizacji? Obserwujemy stały postęp w badaniach naukowych nad zdrowym żywieniem i stylem życia. Te badania zmuszają nas w sposób naturalny do weryfikacji poprzednich zaleceń. W tej nowej piramidzie, którą Pan przedstawił przed chwilą w swoim pytaniu, zawarliśmy kilka zmian w stosunku do poprzedniej piramidy, które polegały na, po pierwsze, wyeksponowaniu bardzo ważnego czynnika, jeśli chodzi o zdrowie, aktywności fizycznej. Nie ma prawidłowego, zdrowego żywienia bez aktywności fizycznej i nie ma też aktywności fizycznej bez zdrowego żywienia. Tak prawdę mówiąc, te dwa czynniki są ważne, uzupełniają się i wzmacniają się nawzajem w potencjalnej możliwości zapobiegania rozwojowi chorób. Proszę powiedzieć, jaka jest najważniejsza zmiana Pańskim zdaniem w tej piramidzie z 2016 roku? Pierwsza to co powiedziałem wcześniej, idea zintegrowanego podejścia do żywienia i aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna ma swoją odpowiednią, ważną pozycję. Kolejną bardzo ważną korektą, może nie jakąś wielką zmianą, ale korektą, jest umiejscowienie warzyw i owoców u podstawy piramidy dotyczącej tej części żywieniowej. Warzywa i owoce powinniśmy spożywać codziennie, co najmniej 5 razy dziennie, a jeżeli mamy na to ochotę, możemy spożywać warzywa i owoce nawet częściej, bo każda porcja warzyw i owoców spożyta poza tą ilością, o której wspomniałem, przynosi korzyści zdrowotne. W piramidzie pojawiły się też zupełnie nowe, niewystępujące wcześniej grupy produktów, takie jak orzechy i zioła. Proszę coś powiedzieć więcej, dlaczego pojawiły się one w piramidzie? Orzechy i zioła są bardzo cennym składnikiem uzupełniającym naszą dietę, ponieważ zawierają bardzo ważne elementy, polifenole, antyoksydanty i fitozwiązki, które odgrywają rolę w hamowaniu procesów chorobowych. Hamowaniu, a w niektórych przypadkach zapobiegają wręcz rozwojowi pewnych chorób. Orzechy bogate są w kwasy omega-3, które są bardzo istotnym czynnikiem chroniącym nas przed udarami, zawałami i nowotworami złośliwymi. Poza tym, jeśli spojrzymy na orzechy i zioła troszeczkę z innej perspektywy, mianowicie również tej jako czynników mogących zastąpić nam w pewnym zakresie słodycze, czy te desery słodycze, jak i sól, bo zioła i przyprawy są bardzo ważnym elementem, który może zastąpić po prostu sól w naszych posiłkach. W tej nowej wersji piramidy pojawiły się również niewystępujące wcześniej kawa i herbata. Czy to znaczy, że nie tylko woda jest zdrowa? Woda i kawa są napojami. Oczywiście nie można ich antagonizować, ponieważ i w kawie, i w herbacie również zawarta jest pewna porcja tej wody. Natomiast kawa, zwłaszcza kawa, bo tu mamy najwięcej badań naukowych w zakresie wpływu kawy na zdrowie, możemy powiedzieć, ma wiele korzyści zdrowotnych. To zostało udowodnione w ostatnich latach. Te korzyści zdrowotne polegają na zmniejszaniu zachorowalności na chorobę Alzheimera i inne choroby otępienne mózgu, chorobę Parkinsona. Również ma znaczenie w zapobieganiu niektórym nowotworom złośliwym. Na pewno wątroby, jak i innym. Te badania są teraz prowadzone.
Następnie mogą również zmniejszać ryzyko zawału, udaru i chorób układu sercowo-naczyniowego. Generalnie oceniono, że spożycie kawy w ilości od 3 do 5 filiżanek zmniejsza o 10% całkowitą umieralność z powodu wszystkich chorób, no głównie tych przewlekłych. Myślę, że to jest ciekawa informacja, bo wcześniej kawa miewała też kiepską opinię. Tak, to prawda. Zwłaszcza kojarzono nadmierne spożycie kawy z efektami negatywnymi, jeśli chodzi o choroby żołądka, czyli jakieś różnego rodzaju dyspepsje, bóle brzucha, chorobę wrzodową. To zostało obalone. Kawa nie ma żadnego wpływu na rozwój choroby wrzodowej. Można powiedzieć, że u niektórych osób, to jest bardzo mały odsetek osób, może wywoływać pewne niewielkie zmiany czynnościowe, powodować pewne niewielkie objawy dyspeptyczne, lecz generalnie u większości osób nie obserwujemy żadnych objawów jej niepożądanego działania, nawet w większych ilościach. Natomiast te korzyści zdrowotne, które wymieniłem, są bezsprzeczne i przewyższają zdecydowanie nawet to niewielkie i niegroźne występowanie pewnych objawów. Oczywiście możemy podkreślić tylko jedną rzecz, że osoby, które obserwują u siebie pewne objawy niepożądane, jak na przykład przyspieszenie bicia serca, czy z pewnymi chorobami układu sercowo-naczyniowymi, które wymagają indywidualnego podejścia do leczenia i do leczenia dietetycznego, muszą skonsultować się w tej sprawie z lekarzem. W poprzedniej wersji piramidy była jedna substancja przekreślona, czyli substancja, którą Instytut zaleca, aby ograniczyć w diecie. W tej wersji pojawiła się przekreślona druga substancja, cukier. Proszę powiedzieć tak pokrótce, dlaczego ten cukier jest teraz na czarnej liście? Cukier jest na czarnej liście z wielu powodów. Po pierwsze, jest bardzo łatwym źródłem energii, kalorii spożywanych, w związku z tym sprzyja otyłości. Również absolutnie powoduje zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Tutaj chodzi o wydzielanie insuliny, glukagonu. Ten metabolizm tych ważnych hormonów regulujących poziom cukru we krwi i tkankach jest zaburzony, czyli sprzyja rozwojowi cukrzycy. Niezależnie od tego, poprzez otyłość i poprzez wiele innych mechanizmów może stwarzać ryzyko zagrożenia innymi chorobami, jak choroba wieńcowa, udary i zawały. Nie możemy zapominać o próchnicy. 90% dzieci i młodzieży ma próchnicę, już nie mówiąc o populacji dorosłych. Absolutnie jest to najważniejszy czynnik w rozwoju tej patologii. Powiedział Pan, że piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej jest przeznaczona dla osób zdrowych. A co w takim razie osoby chore mają począć z piramidą? Czy to w ogóle jest dla nich w jakikolwiek sposób wiążące? Przy tym pytaniu muszę się na chwilę zatrzymać. Większość ludzi, która choruje, nie ma świadomości, że choruje. 60-70% ludzi ma nadciśnienie albo ten stan przednadciśnieniowy. Bardzo dużo osób ma stan przedcukrzycowy i o tym nie wie. To może są 2 czy 3 miliony osób. Wiele osób ma stany przedrakowe, o których też nie wie. Czyli krótko mówiąc, musimy powiedzieć, że ta piramida jest skierowana oczywiście do osób zdrowych i tych, które nie mają objawów klinicznych i nie są świadome, że w ich organizmie rozwija się już jakaś patologia. Choćby nawet miażdżyca naczyń, która rozwija się, może się rozwijać we wczesnym dzieciństwie. Czyli krótko mówiąc, przestrzeganie zasad tej piramidzie może nie tylko zmniejszać ryzyko zachorowania u osób zdrowych na te wszystkie choroby, ale również u osób, które już mają wczesne fazy nadciśnienia, stanu przedcukrzycowego czy jakieś zmiany przedrakowe, może spowalniać albo zapobiec ich dalszemu rozwojowi. Natomiast jeżeli już jest zdiagnozowana choroba, to ta piramida może być pewną podstawą do modyfikacji indywidualnej już dla każdego chorego zaleceń żywieniowych. Jako pewna droga, jako pewna podstawa. Ale lekarz w zależności od patologii, czy to jest nadciśnienie, czy zawał, czy cukrzyca, dokonuje pewnych korekt w tej piramidzie. Najlepiej w porozumieniu z dietetykiem, bo wtedy wchodzimy już w inne pole, pole interwencji leczniczej, interwencji dietetycznej, a piramida zdrowego żywienia nie jest poradą dietetyczną, nie jest zaleceniem tak zwanym specjalistycznym dietetycznym. Jest tylko pewną ideą zdrowego żywienia, która ma
zdecydowanie pomóc ludziom w zachowaniu zdrowia. Proszę jeszcze powiedzieć, jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia człowieka, która zyskała dość godne miejsce u podstawy piramidy? Aktywność fizyczna, praktycznie można tak powiedzieć, spełnia podobną rolę jak zdrowe żywienie. Zdrowe żywienie działa na wiele różnych mechanizmów prowadzących do choroby, hamując te mechanizmy. W podobny sposób działa aktywność fizyczna. Zacznę od tej otyłości, no, bardzo ważnej. No, jeżeli nie ma odpowiedniej aktywności fizycznej, to nawet duże starania w zakresie żywienia mogą lec w gruzach, ponieważ nie będziemy w stanie zbilansować tutaj nadmiernego spożycia kalorii. Poza tym, jeżeli będziemy zbytnio ograniczali spożycie różnych produktów, bo zdrowa dieta to jest różnorodność, musimy spożywać wiele różnych produktów, to jeżeli będziemy zmniejszali ilość spożywanego pożywienia, spożywanych produktów, będziemy zmniejszali szansę na zaspokojenie naszego organizmu na wiele różnych witamin, mikroelementów. I o tym nie wolno zapominać, bo nie tylko kalorie, energia spożywana, którą pobieramy, liczy się w zdrowiu. Czyli równoważenie tego elementu związanego ze spożywaniem energii i możliwością spożywania takiej ilości produktów żywnościowych, które zaspokajają potrzeby na te inne cenne składniki, witaminy, minerały. To jest jeden ważny bardzo aspekt. Kolejna sprawa to jest wpływ na rozwój mózgu u dzieci i młodzieży, jak i zachowanie sprawności intelektualnej, poznawczych funkcji związanych również z zachowaniem w naszym mózgu poprzez wiele różnych złożonych mechanizmów. Aktywność fizyczna pobudza do tworzenia się połączeń na przykład między komórkami nerwowymi, czyli odgrywa istotną rolę w hamowaniu zachorowań na choroby degeneracyjne, tych, których się bardzo boimy, choroby Alzheimera i różnego rodzaju postaci demencji. To jest teraz, można powiedzieć, wielkie wyzwanie cywilizacyjne, demencja. Wydłuża się życie ludzkie, tych osób, które chorują na demencję, jest coraz więcej. I wiemy teraz, że właśnie ta aktywność fizyczna może zmniejszyć ryzyko zachorowania na demencję. No i kolejna bardzo istotna sprawa. Nowotwory złośliwe. Aktywność fizyczna zmniejsza o 10% zachorowań na wszystkie nowotwory złośliwe. W niektórych przypadkach nawet więcej, w raku jelita grubego 10-20%, w raku przełyku nawet do 30%. Czyli jest to też bardzo istotny mechanizm. Czyli nie wydłużając mojej odpowiedzi, wrócę do tego, co powiedziałem na początku. Praktycznie jest to równoległy czynnik do żywienia, który ma podobne możliwości zapobiegania różnym chorobom, a co więcej, jeżeli stosujemy i prawidłowe żywienie, i wystarczającą aktywność fizyczną, potencjalizujemy ten korzystny efekt. Czyli można powiedzieć, to jest recepta na... Jak małżeństwo. No, tak. Dobre małżeństwo. Recepta na zdrowy styl życia, tak? Tak. Panie profesorze, a proszę powiedzieć, czy można przyjąć, że spożywanie wskazanych w piramidzie wszystkich grup pokarmowych w takich proporcjach, jak to jest ukazane graficznie, gwarantuje dostarczenie do organizmu wszystkich niezbędnych składników odżywczych i jakby nie wymaga od nas dostarczania ich w postaci suplementów diety? Tak, oczywiście. Zasadą zdrowego żywienia i opracowanej piramidy jest to, żeby pokazać drogę, poprzez którą osoby stosujące zasady w tej piramidzie mogą pokryć wszystkie niezbędne elementy związane z zapotrzebowaniem na makroskładniki i mikroskładniki, czyli krótko mówiąc też wiele różnych witamin, polifenoli, antyoksydantów, szerokiej gamy związków, które odgrywają rolę w naszym zdrowiu. To jest kilkaset może nawet, można tak powiedzieć. Piramida zdrowego żywienia jest obrazem graficznym, który można interpretować różnorako, więc chciałbym poprosić o odpowiedź na pytanie, ile porcji poszczególnych grup produktów dziennie należy spożywać? Odpowiadając na to pytanie, pragnę zaznaczyć, że piramida jest ideą zdrowego żywienia i pokazuje nam,
jakie powinny być proporcje pomiędzy odpowiednimi produktami w naszej diecie, czyli powinniśmy spożywać wszystkie te produkty. Tu nie ma ograniczeń takich, że my eliminujemy jakieś produkty całkowicie z diety poza cukrem, poza solą, to jest absolutnie pewna rzecz. Natomiast ona mówi jasno, możemy spożywać warzywa i owoce bezkarnie. To tak troszeczkę na wyrost, ale możemy je spożywać, ponieważ każda ilość warzyw i owoców ma dla nas znaczenie dla utrzymania zdrowia i prewencji praktycznie wszystkich chorób. Nawet udowodniono, że każda porcja warzyw i owoców, tą porcję możemy porównać do takiej średniowymiarowej dłoni, zmniejsza ryzyko o 5 do 10% zachorowań na udary, zawały, nowotwory i zmniejsza ryzyko przedwczesnego zgonu. Czyli praktycznie mówiąc, wykazano nawet, że osoby, które spożywają 10-11 porcji warzyw, oczywiście tak jak mówię o tej pewnej ilości, tej porcji, mają korzyści zdrowotne. Czyli to jest właśnie to takie bardzo duże przesłanie. Warzywa i owoce możemy jeść w dużej ilości. W ten sposób możemy zastępować przekąski, czy w sytuacji, kiedy chcemy zastąpić uczucie sytości, możemy różnego rodzaju sałatki na przykład przygotowywać. Albo nawet te sałatki warzywne z jakimiś elementami, produktami nabiału, pieczywa. Także tu jest szeroka gama wykorzystania tych warzyw i owoców w naszej diecie. Oczywiście musimy zdać sobie sprawę z tego, że mówimy o pewnych proporcjach, że więcej warzyw niż owoców. To różnie się je ustala. My w naszej piramidzie ustaliliśmy to, ten stosunek 3/4, czyli 3/4 warzyw, 1/4 owoców, tej całej ilości warzyw i owoców. Prostą zasadą, jeśli chodzi o warzywa i owoce, prostą zasadą wypracowali Amerykanie. Wszystko, co jemy, czyli to, co mamy na talerzu, powinniśmy ten talerz podzielić na dwie części i ta jedna część, połowa talerza powinna zajmować warzywa i owoce. Tym się trzeba kierować. To jest taki bardzo dobry przekaz, prosty. No jeśli chodzi o taką oczywiście przybliżoną wartość, taką no, wizualną, połowę tego posiłku, który spożywamy, to powinny być warzywa i owoce. To jest taka podstawowa zasada. Oczywiście nie rezygnujemy z pełnoziarnistego pieczywa, kasz gryczanych, jaglanych, bo to też jest bardzo cenne źródło błonnika, dobrej energii i witamin, na przykład z grupy B. Czyli nadal te wartościowe produkty, które uznawaliśmy poprzednio w tych piramidach za bardzo ważne, one były wtedy u podstawy piramidy, ale teraz są tylko piętro wyżej, to znaczy tu się nic takiego istotnego nie zmieniło. One też mogą być spożywane w stosunkowo dużych ilościach, ale też nie za dużo. Bo jeżeli powiemy to o pieczywie i kaszy, że możemy jeść więcej niż 5 razy dziennie, to będzie już droga do rozwoju otyłości. Natomiast nie będzie tej drogi do rozwoju otyłości takiej prostej w przypadku warzyw i owoców. Czyli stąd ta pewna zmiana. Mianowicie warzywa i owoce dostarczają zdecydowanie mniej kalorii, łatwiej doprowadzają do uczucia sytości, a niezależnie od tego mają niezwykle wielki potencjał związany z hamowaniem rozwoju chorób. Ten potencjał w dziedzinie potencjału antyoksydacyjnego, potencjału polifenoli, jak i wielu innych związków, minerałów, które regulują mechanizmy zapobiegające rozwojowi chorób. Panie profesorze, warto podkreślić też, że poza tym graficznym obrazem piramidy jest jeszcze drugi związany z nią jakby zestaw zaleceń i rekomendacji, zasady zdrowego żywienia. Konkretnie jest ich 10. Jakby pan pokrótce powiedział, co w nich jest? Tak, no te zasady są zawarte w opisie tej piramidy zdrowego żywienia, którą mamy. I przede wszystkim podkreśliliśmy na samym początku regularność spożywania posiłków. 5 posiłków. To jest niedoceniany czynnik. Spożywanie regularnie posiłków co 3 godziny, ostatni posiłek 3 godziny przed snem, absolutnie zmniejsza ryzyko rozwoju otyłości, cukrzycy i wielu różnych chorób. Kolejnym punktem, którym umieściliśmy, to jest właśnie spożywanie warzyw i owoców. W jak największej ilości, ale przynajmniej 400 gramów dziennie, w proporcji 3/4 do 1/4, jeśli chodzi o warzywa, owoce. Kolejnym punktem
to podkreślamy to, co wcześniej już rekomendowaliśmy, spożywanie produktów zbożowych, zwłaszcza pełnoziarnistych. Tu też mogą być kasze i tego typu rodzaje roślin. Musimy pamiętać, że również o spożyciu mleka i produktów mlecznych. Co najmniej 2 szklanki mleka albo odpowiednio kefirów, maślanki. Z tym, że mleko nie powinno zawierać więcej niż 2% tłuszczu i możemy pamiętać o tym, że mleko możemy zastąpić również serami. Serem białym, serem twarogowym. Kolejnym ważnym punktem, który umieściliśmy w naszej piramidzie, w naszych zaleceniach, to ograniczanie spożycia mięsa przetworzonego i czerwonego. Generalnie można powiedzieć tak, że nie powinniśmy spożywać więcej niż 0,5 kg mięsa przetworzonego i mięsa czerwonego na tydzień. Możemy je zastąpić, jeżeli już, to częściowo mięsem chudym, drobiowym, ale najlepiej zastąpić rybami, przynajmniej 2-3 razy w tygodniu, albo roślinami strączkowymi, groch, fasola, ciecierzyca, albo jajami. Osoby zdrowe mogą jeść kilka jaj na tydzień, do 4, do 5. Absolutnie tutaj można podkreślić to nawet, że jaja zawierają oprócz białka wiele innych cennych składników, jak luteina, która jest potrzebna dla zachowania i naszego dobrego widzenia, naszego zdrowia, naszych oczu. Czyli to jest bardzo istotne. Kolejnym punktem, który chciałem wyeksponować i który umieściliśmy w zasadach zdrowego żywienia, jest to zalecenie ograniczania spożycia tłuszczów zwierzęcych. Tłuszcze zwierzęce dostarczają nam bardzo duże ilości kalorii i odgrywają niedobrą rolę w patogenezie wielu chorób. Powinniśmy je zastępować olejami roślinnymi, najlepiej olejem rzepakowym albo olejem oliwą z oliwek. To są te dwa najlepsze gatunkowo, można powiedzieć w pewnym sensie, najzdrowsze oleje. Kolejną rzeczą w zaleceniach jest unikanie spożycia cukru i słodyczy, ale powinniśmy je zastępować owocami, orzechami na przykład. Nie dosadzaj potraw i kupuj produkty z niską zawartością soli. Natomiast możemy używać ziół. Dopuszczamy te zioła, które mają zastąpić nam sól i ułatwić redukcję spożycia tej soli. No i w tych ostatnich zaleceniach mówimy o bardzo ważnym aspekcie sprawy, zwłaszcza u osób w starszym wieku, mianowicie o wystarczającej ilości spożycia płynu, wody, 1,5 litra co najmniej. Zwłaszcza osoby starsze zapominają o tym, nie mają tego odruchu pragnienia i zwłaszcza w okresie letnim uchodzi osób starszych do odwodnienia, a to powoduje różnego rodzaju perturbacje zdrowotne, jak hipotonia ortostatyczna, sprowokowanie zaburzeń rytmu serca, może być to bardzo niebezpieczne. No i to, co jest takim tematem dla wszystkich ważnym, może i trudnym, unikaj spożywania alkoholu. Czyli my absolutnie mówimy, nie spożywaj alkoholu. To jest bardziej. W zasadach używamy, nie spożywaj alkoholu. Natomiast osoby, które spożywają alkohol, to musimy podkreślić, powinny przynajmniej dążyć do redukcji spożycia alkoholu. Do jakiej ilości? Kobiety do 10 gramów czystego etanolu na dobę, mężczyźni do 20 gramów czystego etanolu na dobę. Chcę podkreślić, że do spożycia alkoholu obserwujemy coraz bardziej rygorystyczne podejście. Generalnie nie spożywaj alkoholu, a to jest tylko pewna taka informacja, że jeśli będą małe ilości i mniejsze ilości, a najlepiej takie, które wymieniłem, stwarzają bardzo małe ryzyko. No i tylko to jest ta różnica. I to byłoby tych 10 podstawowych zasad dotyczących zdrowego żywienia, które są komentarzem do naszej piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Biorąc pod uwagę rozwój nauki o żywności i żywieniu, czy należy się spodziewać dalszych modyfikacji tej piramidy w przyszłości? Na pewno tak. Tylko chcę podkreślić, że te zmiany są ewolucyjne. Stopniowe, rozsądne i wyważone. Bo tak do tego problemu trzeba podchodzić. Dziękuję bardzo.